A cały czas Polska, cały czas Wisła, cały czas most Poniatowskiego. No, dobrze, proszę Państwa, jesteśmy tutaj w Warszawie, ale zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki. Białystok, właśnie tak chciałam tu pokazać, ale tu ciągle jakiś rower. Do Anglo-Ameryki, Białystok, bo tam jest Święty Mikołaj, tam jest cerkiew Świętego Mikołaja, tam bardzo dużo cerkwi w ogóle jest i prawosławni ludzie, którzy bardzo długo na stojąco, nawet nieważne, nawet na leżąco, na wisząco, by mogli się modlić do Pana Boga, bo tutaj jak ktoś stoi, czy jakoś tak inaczej, Warszawa jest przesądna. Janek Witek też jak z domu wychodził, coś zapomniał, to gdy się wrócił, to musiał usiąść, posiedzieć pół godziny. Także taki przesąd, wiecie Państwo, i straszna ciemnota. Ale żeby oni więcej modlili się do Matki Boskiej Ostrobramskiej, która jest nad Wisłą, no to przecież, proszę Państwa, coś pięknego. W kraju tramwaju, zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok.